Cześć, witam Cię na moim kanale. Ja nazywam się Ania Sójka i tutaj opowiadam trochę o marketingu, trochę o podróżach i moim życiu prywatnym. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ChatGPT wpłynął na moją pracę i może wpłynąć również na Twoją, jeśli jesteś content creatorem. Więc oczywiście pewnie orientujesz się w tym, że niedawno rozwinęła się bardzo najnowsza technologia i powstał tak zwany ChatGPT, czyli inteligencja, sztuczna inteligencja, która jest przełomem, naprawdę jest bardzo przełomowa i bardzo pomaga, nawet mogłabym powiedzieć, że może zastąpić wkrótce niektóre zawody. Jak z tego korzystać teraz, żeby nie być w tyle? Więc szybko, to będzie naprawdę szybki odcinek. Postaram się już nie przedłużać dłużej i nie gadać tyle. Słuchajcie, po pierwsze, jeśli jesteście content creatorem, albo po prostu kreujecie treści na swoje Instagramy, filmowe, osobiste, blogi i tak dalej, no to ChatGPT jest czymś dla Was. Po pierwsze, może on Wam pomóc w stworzeniu posta czy artykułu na bloga. Piszecie do niego, napisz mi artykuł o tym, jak zmontować filmik w Adobe Premiere. I on faktycznie Wam opisze to. Oczywiście to jest wszystko do przeredagowania, bo trochę gdzieś tam widać, że to jest robot, więc tutaj nie ma tego Waszego stylu, więc tutaj na pewno to jest wszystko do przeredagowania, ale taki szkielet treści i fajne informacje Wam da. Dodatkowo możecie go poprosić o źródła, więc poda Wam też źródła. Kolejnym zastosowaniem ChatGPT jest pisanie scenariuszy. Czyli na przykład jak ja teraz nagrywam odcinek na YouTube, wcześniej poprosiłam ChatGPT, żeby napisał mi odcinek, jak używać ChatGPT jako content creator, żeby napisał mi scenariusz. Tego akurat nie zrobił, no ale zdarzają się błędy, widzicie, ale jeśli byście mieli jakiś inny odcinek o podróżach, o czymkolwiek, chętnie myślę, żebym na spokojnie Wam to zrobił, bo ja już z tego korzystałam. Tak samo, jako źródło inspiracji, możecie mu napisać, podaj mi kanały parentingowe, na przykład jeśli jesteście mamą, tatą, rodzicem i po prostu chcecie stworzyć content parentingowy, piszecie ChatGPT, on działa tylko do 2021 roku. Podaj mi listę największych kanałów parentingowych i sobie to przeglądajcie wszystko. Albo podaj mi na przykład 20 pomysłów na post o tym i o tym. I możecie sobie zrobić strategię marki. Także myślę, że to jest bardzo fajne. Również ChatGPT pomaga Wam w doborze hashtagów. Więc tutaj czy na Instagrama, na linki na warto. ChatGPT może pomóc Wam też w zupełnie innych dziedzinach życia. Ułożyć Wam dietę czy plan treningowy. Także słuchajcie, jeśli zależy jaki masz zawód, koniecznie sprawdź, co najczęściej robisz w swojej pracy i przetestuj, czy może ChatGPT Ci w tym pomóc. Słuchajcie, mi też pomaga w ten sposób, że na przykład chcesz szybko znaleźć jakieś dobre narzędzie do nie wiem, zmontowania filmu albo z gifami jakieś tam obojętnie, albo stronę ostatnio szukałam, która będzie miała za darmo lektora po angielsku i słuchajcie, wszystko mi to wypisało, także ja nie muszę poświęcać dużo czasu na research, bo research jest zrobiony przez ChatGPT. Także jeśli jesteś content creatorem po prostu albo zajmujesz się marketingiem dla swojej firmy czy tam pod swoją markę osobistą, przetestuj, używaj, zadawaj mu pytania, a myślę, że zaoszczędzisz dużo czasu i swojej energii. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. A, i jeszcze wejdźcie na Insta i na TikToka.